dzisiaj powiemy na temat alergii. Świąt i zmiany skórne to najczęstszy powód wizyt u lekarza weterynarii. I jest, no, medycyna konwencjonalna uważa, że istnieje ogromna liczba przyczyn, które mogą wywołać świąt u psa. Jednak przede wszystkim rozważa przede wszystkim te najbardziej prawdopodobne. Weterynarz będzie brał również w ustalaniu przyczyn powstawania alergii rasę, wiek i styl życia zwierzęcia. Według weterynarzy niektóre rasy są predysponowane do pewnych schorzeń, na przykład Golden Retrievery i Labradory często miewają alergie skórne. Teriery cierpią na nużyce, a owczarki niemieckie na ropowice. I zazwyczaj twierdzi się, że młode psy chorują na nużyce, psy w średnim wieku mogą mieć skłonności do problemów hormonalnych. Psy, które spacerują lub pracują na terenach, gdzie występuje dzika zwierzyna, mogą zarazić się od zwierząt chorobami skórnymi. I tutaj medycyna weterynaryjna, medycyna konwencjonalna twierdzi, że należy rozważyć szereg czynników, które mogą wpływać na wystąpienie danego schorzenia. I teraz, jeśli udajesz się z psem do weterynarza, i wtedy podczas takiej wizyty usłyszysz pytania i mniej więcej będą one takiej treści. W jakim wieku jest pies? Od jak dawna pies się drapie? Czy objawy świądu są bardzo nasilone, czyli czy pies drapie się przez cały czas, czy umiarkowane, czy pies drapie się od czasu do czasu? Czy pies drapie się po całym ciele, czy tylko w określonym miejscu? Czy zwierzęta, które posiadasz w domu, również się drapią? Czy twój pies miał już kiedyś podobne objawy? Czy te objawy świądu występują również u innych zwierząt w domu? Albo czy któryś z domowników został pogryziony przez pchły? I czy na przykład podczas świądu następuje utrata lub zwiększenie apetytu lub pragnienia, czy pies może wydawać się chory, a więc leży, nic go nie interesuje, jest po prostu apatyczny. I na przykład też może paść takie pytanie, czy ostatnio zmieniło się coś w otoczeniu, w którym pies żyje, na przykład czy kupiłeś nowe dywany, czy jest jakieś ocieplanie budynku, czy w domu przeprowadzany był remont. I lekarz weterynarii zazwyczaj może zadać jeszcze więcej pytań. Ich celem będzie przede wszystkim ukierunkowanie procesu myślowego, który może przebiegać w następujący sposób. Najczęstszą przyczyną świądu są alergie i pasożyty skóry. Gdy weterynarz ma do czynienia z alergią, to inne zwierzęta przebywające w domu nie będą się drapać, a pies prawdopodobnie miewał już takie problemy wcześniej, często o tej samej porze roku, jeśli na przykład jest to alergia sezonowa. Jeśli przyczyną świądu według weterynarza jest atopowe zapalenie skóry, to pies będzie najintensywniej drapał się w okolicach uszu, łap, zadu, czyli tam u nasady ogona. Jeśli świąd będzie wywołany przez pasożyty, to może wystąpić on również u innych zwierząt w domu. I gdy weterynarz zada ci wszystkie istotne pytania, zbada psa, będzie być może w stanie postawić diagnozę. Jednak najprawdopodobniej, aby upewnić się w tym, że pies został dobrze zdiagnozowany, zaleci wykonanie jeszcze innych, dodatkowych badań. I mogą być to na przykład badania próbki sierści, zeskrobin skóry, badanie krwi lub biopsja krwi.
Teraz omówię pokrótce problemy, z jakimi boryka się Twój pies według medycyny konwencjonalnej. Przede wszystkim pierwsza to jest alergia pokarmowa. Psy, które drapią się po całym ciele z powodu świądu, często czują się lepiej, gdy poda im się inną karmę. Świąd wtedy może złagodnić lub zniknąć zupełnie. Zdarza i ten świąd według weterynarzy zdarza się wtedy, kiedy związany jest z alergią pokarmową na określoną karmę lub któryś z jej składników. I najczęściej uczula nabiał, wołowina, produkty zawierające pszenicę. Zwykle okazuje się, że po wyeliminowaniu lub wszystkich tych składników z diety psa można znacznie złagodzić lub całkowicie zlikwidować objawy alergii. No niestety jest to, wydaje mi się, że jest to błędne rozumowanie, ponieważ psy, które przechodzą na naturalny pokarm, gotowany lub surowy, po spożywaniu tych składników nie odczuwają świądu całego ciała, a więc należy przypuszczać, że to może nie składniki pokarmowe uczulają psy, ale składniki inne, czyli dodatki, które znajdują się w tych karmach. Następną chorobą, z którą być może zetkniesz się w zdiagnozowaniu swojego psa, to atopia. Atopowe zapalenie skóry i alergie na ugryzienie pcheł należą również do najczęściej występujących rodzajów alergii u psów. Jej najbardziej nasilone objawy atopii występują zwykle na uszach, łapach i w okolicach lędźwi. Niektóre zwierzęta mogą odczuwać tylko swędzenie np. uszu, inne tylko okolic nasady ogona lub tylko łap, ale mogą też odczuwać świąd we wszystkich tych miejscach jednocześnie. I najbardziej typową formą alergii u psów jest świąd uszu i okolic.